W naszym studiu muzycy w bardzo dobrych nastrojach, znani doskonale nie tylko woodstockowej publiczności, Maciej Januszko, wokalista, gitarzysta zespołu Mech oraz Michał Jelonek. Jelonek, kompozytor, skrzypek i muzyk zespołu, między innymi Ma Jelonek. Zanim rozpoczęła się nasza rozmowa, mówiliście o tym, że wcale nie było w ubiegłym roku 500 000, ale zdecydowanie więcej publiczności. To znaczy, ja mówiłem o tym, że brałem udział w koncercie 40-lecia festiwalu w Woodstock w Stanach i to było przeniesione to na Woodstock w 2010 roku i było około 1 000 000 ludzi. I powiem, że ja różne rzeczy potrafię przetrzymać jak gdyby, ale trochę nogi miękły, ale jakoś daliśmy radę tam. Pytanie laika, jak się gra dla tak olbrzymiej publiczności, mówię w tym przypadku woodstockowej? No, wspaniale się gra. Ten kurz, który wznosi się od tych 500 000 czy 700 000 ludzi, wchodzi między zęby i trzeszczy tak, że po prostu no masakra. Ja akurat grałem na skrzypcach, więc mi nie przeszkadza, natomiast etatowa wiedźma, czyli kolega tutaj, prawda, który śpiewa, Baba Jaga, prawda, która śpiewa, to powiedziałem, że więcej może opowiedzieć na temat kurzu w krtani. Ale wspaniale jest. Zapanować albo wręcz przeciwnie, nie zapanować, tylko muzycznie poderwać taką masę ludzi, to jednak jest poważne wyzwanie, czy nie, jeśli chodzi o Woodstock? Znaczy, to jest tak jak sportowiec. No, moim zdaniem, jeżeli sportowiec przy pustych trybunach usiłuje grać w piłkę, czy rzucać oszczepem, czy dyskiem, trochę mu to słabiej idzie. Jeżeli czuje ten powiew tej publiczności, to wtedy no, ta energia się jak gdyby pojawia powielokroć. No i wtedy już wszystkie opory jakby pękają i to nie chodzi o panowanie, no ale to jest przyjemne, jeżeli się zrobi coś takiego i 500 000 ludzi zrobi też coś takiego. Albo tak, i więcej, no? Albo, niż 500 000. Albo i więcej tego. No ale czy to jest właśnie fenomen woodstockowej publiczności? Takie zachowania, o których mówisz, widzimy prawie na wszystkich koncertach, udanych oczywiście koncertach, a Woodstock, o ile ja wiem, zawsze jest udany. Ale co jest specyficznego? Taka jest różnica. Nie, to prawda. No, wydaje mi się, że akurat przystanek Woodstock jest takim bardzo przekrojowym festiwalem. Tam jest naprawdę muzyka od indyjskiego folkloru, mantr, po właśnie rocka, punka, reggae, w każdy gatunek. Metal, ciężki metal, mniej ciężki metal. I naprawdę w tej ogromnej masie ludzkiej widzę naprawdę ogromny potencjał i wielką pozytywną energię. Oni przyjmują to wszystko szerokimi ramionami. No i błoto jest fajne. Potencjał i wielką energię, ale to oznacza, że grają nie tylko profesjonaliści. Czy ja to dobrze rozumiem, że na tej scenie woodstockowej mogą zaprezentować się także zespoły, które dopiero próbują swoich sił, znaczy, na scenie muzycznej? Tych scen woodstockowych jest kilka. I wszystko zależy w zasadzie od Jurka Owsiaka. Dla niego jest to taki sposób eksploracji własnego gustu i on generalnie decyduje. Są w ogóle eliminacje do Woodstocku, także większość zespołów aspirujących przechodzi jakieś niebywałe stopnie wtajemniczenia, wygrywają konkursy, przechodzą do następnego etapu. No, myśmy mieli w roku tą przyjemność, że Jurek osobiście nas zaprosił jako Mech. Dajemy tam 2 sierpnia, a oczywiście koledzy z Huntera i tu osobiście grający pan skrzypek będzie wielokroć się tam prezentował. To ja coś zacytuję, żeby się nie pomylić. Michał Jelonek, rekordzista wśród laureatów Złotego Bączka, statuetki przyznawanej za najlepszy koncert odbywający się podczas przystanku Woodstock. Szlachectwo zobowiązuje, tak będzie w tym roku też? No, zobaczymy. Mam nadzieję, bo akurat w tym roku, jak tu kolega, mam godnego przeciwnika. Nie, będziemy współpracować razem na koncercie tak metalowym, ale też no, będę też z Kamilem Bednarkiem reagował i punkował z Farbenlerę, więc akurat w tym roku mi się trafił pełny etat na Woodstocku i myślę, że tutaj z kolegą też tam zarzęzimy, metalizujemy. W koncercie metalowym zostałem poproszony o wykonanie aparatem głosowym utworu z Hunterem. Jestem mocno podekscytowany. Jeśli chodzi o atmosferę, to pytanie w zasadzie w imieniu publiczności, która wybiera się na Woodstock, ale co się powstrzymuje? Zastanawia się, czy na pewno atmosfera jest odpowiednia, czy nie dzieją się tam jakieś dziwne rzeczy. Co możecie powiedzieć właśnie jako dlatego praktycy? Dzieją się dziwne rzeczy, to mam jechać. Jakie? No niesamowicie dziwne rzeczy się dzieją. Ludzie grają, słuchajcie, oprócz muzyki i tam naprawdę ogromu zespołów, ogromnej ilości muzyki, wspaniałych gwiazd, takich już naprawdę gwiazd wielkoformatowych, jak Ugly Kid Joe, Anthrax i tak dalej, to jeszcze pamiętajmy o tym, że sam Woodstock
to jest naprawdę wspaniały eksperyment socjologiczny. Tam jak pojedzie się i się spojrzy, i przejdzie się po tym całym ogromnym mieście tak naprawdę, bo tam jest tak naprawdę miasto powstaje ze własnym szpitalem, posterunkiem, to wiadomo, ale tam są w ogóle religijne miasta, osady religijne, różnych religii, różnych ideologii i światopoglądów. Tam naprawdę jest pełno frików i pełno fajnych ludzi, z którymi naprawdę bierzcie kamerę i jedźcie tam i zobaczycie, że naprawdę... Tu przepięknych tak, spotkania ludzie, tak. Z ciekawymi ludźmi, no z takimi, z którymi ciężko się spotkać normalnie na ulicy, a tam będzie na wyciągnięcie ręki. Studia, a tam będziecie mieć takie nazwiska, że po prostu tam przyjeżdżajcie, zobaczycie, szczeny wam opadną. Ale to właśnie Michał Jelonek i Maciej Januszko, jak określiłeś, etatowa Baba Jaga? Bardzo proszę, zaproście na Woodstock. Zapraszamy na Woodstock. Serdecznie tak. Zapraszamy na Woodstock. Naprawdę nie ma się czego bać. Pamiętajcie, to do dzieci mówię, że powiedzcie swoim rodzicom, że ja jeszcze żyję. Nie mów do dzieci, bo boję. Do dzieci, które nas oglądają, a rodzice niech się nie martwią, bo jeżeli dobrze wychowali swoje dzieci, to nic im się tam nie może zdarzyć. Czekamy oczywiście na ten koncert. Bardzo dziękuję. Przekonaliśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie tutaj w studiu. To wszystko teraz za chwilę. Kolejne informacje, pogoda i sport. We'll be right back.